Cześć, witajcie. Na dzisiaj w 100%, mówię to z czystym sumieniem, w 100% wzór dla początkujących. Wzór, który możecie dziergać na dwóch drutach, czy na drutach z żyłką naokoło, widzicie, czy na pięciu drutach, jak robicie skarpetki czy rękawiczki. Wzór, który, tak jak powiedziałam, jest w 100% dla początkujących, dla tych z Was, którzy potrafią dziergać prawe i lewe oczka. Tutaj naprawdę nie trzeba być żadnym geniuszem, żeby ten wzór zrobić. Ja za każdym razem cieszę się, jak pytacie mnie o najprostsze, najbardziej proste wzory, żebym Wam pokazywała, bo tak jak już nieraz mówiłam, ten kanał w sumie chciałabym przeznaczyć dla tych z Was, którzy są początkujący, którzy już potrafią prawe i lewe oczka dziergać i zaczynają powoli, powoli wchodzić w to dzierganie wzorków. To są oczka ściągnięte, przeciągnięte, zdjęte. Powiedziałabym bardziej zdjęte, nie przerobione. Jak widzicie, mamy tutaj te oczka nieprzerobione. One są po prostu zdjęte z drutu lewego na prawy drut. Tutaj robię akurat czapkę z jednej z tych włóczek, które Wam pokazywałam w ostatnim moim wideo, Baby Merino. Właśnie tym, z tymi oczkami zdjętymi, przeniesionymi, nie dzierganymi, o tak, nie wiem konkretnie, dokładnie jak to nazwać, jak to się nazywa. Tu widzicie, że w tej czapeczce, którą robię, popatrzcie, tu jest ściągacz, który zrobiłam w ten sposób, że on będzie później zawinięty, dlatego jest tutaj ten przeskok. I tutaj zaczęłam już robić tymi oczkami. Nie chciałam tego zrobić gładką, prawymi oczkami, tylko całą czapkę. Chciałam to troszeczkę urozmaicić, dlatego pomyślałam, że to będzie dobry wzór. I już kilka razy pytaliście mnie, niektórzy z Was, żeby pokazać jak najprostsze wzory. A więc dzisiaj to jest właśnie ten wzór dla Was. Ja rozpocznę tym pomarańczowym. Aha, jeszcze co chciałam powiedzieć. Ja tam kilka z Was osób pytało się, żeby pokazać, jak ja później kończę tą czapkę, ile oczek mi zostaje na drucie, zanim ten pomponik zrobię. Dlatego zrobiłam tutaj, popatrzcie, z akrylu. To jest z tej merino wełny, a tu robię z akrylu, tylko po prostu, żeby mieć dwie te czapeczki, żeby jedno pokazać na polskim kanale, a drugie na niemieckim kanale, jak zakończyć później ten czubeczek tej czapeczki. Rozpoczniemy teraz dwoma drutami, to znaczy liczba oczek jest podzielna przez 3 plus 2 oczka brzegowe. Plus 2 oczka brzegowe. Ja tutaj mam te ręciki, zrobiłam francuskim ściegiem pobrzegowym 2 oczka i tu przedbrzegowym 2 oczka, żeby to, popatrzcie, widzicie, jak nie zrobię tutaj takiego tym francuskim, to później to się tutaj tak zawija i to jest bardzo brzydko Wam pokazywać. A więc mamy w tej chwili na raport liczbę oczek podzielną przez 3 plus 2 oczka brzegowe. U mnie te 2 oczka francuskim tego nie liczy, a więc oczko brzegowe i te oczka, nie patrzcie na to, to są moje oczka, które tak sobie zrobiłam, żeby to się nie zawijało. Dobrze, zaczynamy pierwszy raport. Oczko prawe i kolejne oczko, które jest na lewym drucie, zdejmujecie po prostu i robicie oczko prawe. To wszystko. Ja już w tym momencie mogłabym zakończyć, nic więcej Wam nie pokazywać, bo to jest cały raport. Jedno oczko prawe i jedno zdjąć prawe. I kolejny raport. Jedno prawe, zdjąć prawe. Prawe, zdjąć prawe. I już, jak będziecie już kilka rzędów mieli na wysokość, to będziecie widzieć, to jest widoczne, gdzie
nie musicie nawet liczyć, jest widoczne, gdzie są te oczka zdejmowane, przenoszone z lewego na prawy drut. Ja już to dokończę. I tutaj mam oczko prawe i później są moje dwa Francuzy tutaj i oczko brzegowe oczywiście. Odwracacie robótkę i robiąc na dwóch drutach, kochani, macie tą lewą stronę i tą lewą stronę przerabiacie, ja oczywiście moje dwa francuskie, i przerabiacie całą lewą stronę lewymi oczkami. To znaczy drugi rząd przerabiacie same lewe oczka. Popatrzcie, tu jest oczko, które przyniosłam z lewego drutu na prawy w pierwszym rzędzie. Ja je również, nić przed robótkę, ja je również przerabiam na lewo. I tak dalej, i tak dalej. I to wszystko. Do końca odwracacie robótkę i znowu robicie, przenosicie oczka. Teraz na 5 drutów albo na okrągło robicie identycznie to samo. Ja tutaj mam marker w tej czapeczce. Robicie identycznie to samo, tylko nie macie oczek brzegowych oczywiście. A więc popatrzcie, tu jest też widoczne, gdzie ja te oczka przenosiłam, nie przerabiałam. A więc po markerze robię pierwsze oczko prawe, zdejmuję prawe. Prawe. Zdejmuję prawe. Prawe, zdejmuję prawe. I tak dalej. Już jest też widoczne, gdzie te oczka są przenoszone bez przerabiania. Widzicie, tu błąd zrobiłam, bo nie spojrzałam. To ma być prawe, teraz jest przeniesione. Prawe, prawe i przeniesione. I tak robicie do końca waszego okrążenia. Jeżeli robicie tak jak ja na drutach z żyłką, to robicie do momentu, kiedy znowu dojdziecie do waszego markiera i później kolejne okrążenie już wam zaraz pokazuję. Doszłam już do markiera i jako ostatnie te dwa oczka to mam jedno prawe. Zobaczcie, tu jest oczko, które trzeba zdjąć. Oczko prawe, marker z lewego na lewe, na prawe. I kolejne okrążenie, drugie, przerabiacie wszystkie oczka na prawo. W tym pomarańczowym, gdzie pokazywałam wam na dwóch drutach, drugi rząd przerabialiście wszystkie oczka na lewo. Teraz, jeżeli robicie na okrągło, jeżeli robicie na drutach z żyłką, czy na pięciu drutach skarpetki na przykład, czy rękawiczki, przerabiacie drugie okrążenie, wszystkie oczka na prawo. Zobaczcie, tutaj mam normalne prawe oczko, a tu było to oczko, które w poprzednim okrążeniu zdjęłam. I to oczko w tej chwili również przerabiacie na prawo. To znaczy w drugim okrążeniu przerabiacie wszystkie oczka na prawo. Dochodzicie do markiera i znowu rozpoczynacie tak jak pierwsze okrążenie. Ja więcej już nie muszę z wami dziergać, bo to wszystko, słuchajcie, to się wszystko powtarza w dwóch okrążeniach. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę wam pomogłam z takim bardzo, bardzo łatwym wzorem. Zapraszam was już dzisiaj na kolejne moje wideo. Serdecznie was pozdrawiam i życzę wam miłego dnia. Do usłyszenia. Na razie, cześć.